Organic w swojej ofercie kosmetyków naturalnych Pure Nature posiada również glinki. Glinki to 100% naturalne surowce, od lat z powodzeniem wykorzystywane w kosmetyce. Glinka Gasul to jeden z najstarszych kosmetyków na świecie. Pochodzi z Maroka. Polecana jest do pielęgnacji każdego rodzaju skóry. Posiada właściwości myjące, oczyszczające, wygładzające i ujędrniające. Glinkę Gasul możemy stosować do pielęgnacji twarzy i ciała w formie odżywczej maseczki, bardzo delikatnego peelingu, peelingu mechaniczno-enzymatycznego, łącząc go z Savon Noir, lub jako dodatek do gotowego peelingu solnego. Glinka biała, kaolinowa, zwana również porcelanową. Polecana jest szczególnie do pielęgnacji skóry wrażliwej, suchej i dojrzałej. Glinka biała łagodzi podrażnienia, regeneruje i odżywia skórę. Glinkę białą możemy stosować do pielęgnacji twarzy i ciała w formie maseczki łagodząco-odżywczej, jako dodatek do gotowych już maseczek kremowych lub jako dodatek do łagodzących kąpieli. Glinka zielona posiada silne właściwości normalizujące, oczyszczające, ściągające i ujędrniające. I właśnie dlatego polecamy ją szczególnie do pielęgnacji skóry tłustej i zanieczyszczonej oraz do pielęgnacji ciała w zabiegach antycelulitowych. Glinkę zieloną możemy stosować do pielęgnacji twarzy i ciała w formie oczyszczającej maseczki do twarzy, ujędrniającej maseczki do ciała lub jako dodatek do peelingów i kąpieli. Aby przygotować maseczkę z glinki, należy 2 łyżeczki wybranej glinki przesypać do miseczki. Do tego dolać niewielką ilość wody, około 1 łyżeczki. I kilka kropel wybranego olejku. Następnie należy to dokładnie wymieszać do momentu uzyskania jednolitej masy o konsystencji gęstej śmietany. Aby nałożyć maseczkę na twarz, musimy ją wcześniej odpowiednio przygotować. Jest to bardzo ważny element zabiegu. Do tego celu możemy użyć żelu oczyszczającego z linii Basic Cleaner, peelingu enzymatycznego i łagodzącego toniku. Dla naszej modelki Marty przygotowałam maseczkę na bazie białej glinki z dodatkiem oleju arganowego. Marta ma bardzo delikatną i wrażliwą skórę, więc taka maseczka będzie dla niej odpowiednia. Maseczkę najłatwiej nakładać na skórę przy pomocy pędzla. Najlepiej robić to w jednym kierunku, od dołu do góry. Maska z glinki ma bardzo delikatną, kremową konsystencję, więc nałożenie jej samodzielnie w domu przed lustrem nie stanowi żadnego problemu. Maskę nakładamy od dołu do góry. To pozwoli dodatkowo uzyskać nam efekt lekko napinający skórę. Przy nakładaniu maski omijamy okolice oczu. Pędzel ułatwi nam równomierną aplikację. Przygotowując maseczki z glinki, należy pamiętać o tym, że nie wykorzystujemy w tym celu metalowych przedmiotów, łyżeczek ani miseczek. Metalowe przedmioty mogą zmieniać lecznicze właściwości glinki. Po około 15-20 minutach, kiedy maseczka delikatnie zastygnie,
zwilżamy ją wacikami i zmywamy delikatnie ciepłą wodą. Następnie tonizujemy skórę i nakładamy ulubiony krem.